Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj zmieniliśmy miejsce o jedną kanapę w bok. O jedną kanapę. Więc dzisiaj, drodzy Państwo, chcielibyśmy poruszyć temat motoryzacyjny z całą pewnością i temat naszego toru kartingowego wraca z powrotem. Mieliśmy okazję około miesiąca temu spotkać się, inaczej być zaproszeni do rozmowy na temat przyszłości toru kartingowego przez Pana Prezydenta. No i na tym spotkaniu, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się, że musimy spodziewać się, że go tam po prostu w tym miejscu nie będzie. Tutaj miasto podało jakby powód, jeden z powodów to jest to, że to jest usytuowane w centrum, można powiedzieć, czy w centrum zabudowy, nowej zabudowy bloków. Taka dla nas no nie miła wiadomość, tak, bo tam żeśmy to, jak to się mówi, dłubali pazurami, nogami, stopami, rękoma, żeby to trwało jak najdłużej i żeby z tego dało się korzystać. Tutaj prezydent jakby wysłuchał stron, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Wiadomo, wszyscy, którzy byli, uważali, że jest to potrzebne, tak. I prezydent też uważa, że jest to potrzebne. Prezydent, no akurat, prezydent może akurat sądowo, ale jak mnie mam do tej pory zawsze był przychylny, więc... No, więc też uważa, że jest potrzebne, tylko myślę, że zaczyna kolidować z pewnymi jednak planami zabudowy. Które są jakby w obrębie tego toru. Też była mowa o tym, że temat właśnie usytuowania nowego, ewentualnego, trzeba podkreślić, ewentualnego usytuowania nowej tej nitki toru i to miałoby się odbyć, znaczy miałoby ona, jeśli dojdzie do tego, być zlokalizowana w obrębie lotniska, gdzie tam już jest zabudowa mieszkalna, nie wchodzi w ogóle w grę nigdy, tak, ze względu na bliskość tego lotniska i jakieś pewnie warunki samoloty bezpieczeństwa latające i inne rzeczy, więc tam by to ostało. Tylko jak zwykle zawsze jest jakieś ale. Więc za tym pomysłem generalnie jesteśmy i my. My jesteśmy generalnie. Generalnie tak. Tylko teraz tak, no wiadomo, trzeba przygotować teren w sensie tego, że trzeba zrobić plan zagospodarowania przestrzennego, w którym można ewentualnie uwzględnić tego typu miejsce. No i tutaj dobra wola mógłby tam miasto, bo to też no, prezydent jakby reprezentuje miasto, w każdym razie, żeby to miasto przeznaczyło kawałek tego terenu na tę inwestycję. No i do tej pory wszystko wygląda tak dobrze. Tylko potem jeszcze właściwie zostaje najważniejsze. No, to równorzędne. Tylko pieniądze. Tylko pieniądze. Drobiaz, tak. Których wiemy, że nie ma. Tak. Wiemy, że nie ma. No. Jest od początku, można powiedzieć, jeden błąd w założeniu, bo generalnie my się zgadzamy z tym wszystkim, ale pod warunkiem, że już nie będziemy tam budować toru kartingowego, tylko już tor wyścigowy, który będzie dostępny dla wszystkich rodzajów, prawda, pojazdów samochodowych, więc i motocykle, quady, go-karty, a przede wszystkim samochody. No tak, dlatego przez to musi być szerszy, tak, dłuższy, ale tutaj właśnie... i właśnie z tym się wiążą dość duże wydatki. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że nie bez powodu właśnie pan prezydent zaprosił na to spotkanie właśnie przedstawicieli jednego, właściwie największego klubu, tak, który zrzesza największą ilość członków tego automobil klubu Suwałki. Dobrze powiedziałem? Tak, Suwałki. Jest, bardzo dobrze. Suwałki. No bo to jest znacząca liczba już użytych, inaczej,
członków, fanów i członków fanów tego typu sportu, którym jest to też potrzebne, tak? Karting to jest, może to jest bardzo ciekawy sport, ale to jest niszowy sport, może ze względu na koszty związane z tym, a jeśli chodzi o pojazdy, tak, samochodowe, to właściwie każdy taki posiada. Dobrze, Robert, no to teraz taki krótki rys historyczny, nie? To, co jest, jak to krótko powstało, działało i dlaczego musi nastąpić ta zmiana, nie? Tor kartingowy, jak tam szkoleniowo-kartingowy, on tak powstał w roku 95, od 96 już były na nim prowadzone zawody. W 99 roku powstaje Motokart, nasze stowarzyszenie, które my tu też reprezentujemy. I potem jest 10 lat złotych lat kartingu w Suwałkach. 10 złotych lat kartingu w Suwałkach. Później są zorganizowane protesty mieszkańców. Później jest kontra ze strony Motokartu. Jedni zbierają podpisy, drudzy. Pisze również o tym akurat dwutygodnik Suwalski w 2013 roku w artykule Obywatele przeciwko obywatelom. Prezydent tutaj polubownie się wypowiada i jest za tym, że jak to się mówi, kto był pierwszy, nie? Tor był pierwszy, w związku z tym no, mają oni prawo tam jeździć. Odblokowuje się tor i zaczyna się dalszy ciąg historii. Otóż na terenach przy tak zwanym Wodkanie, czyli przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, ktoś zdobywa te tereny i zaczynają budować się bloki. W międzyczasie tam na żwirowni powstaje plan zagospodarowania przestrzennego, że będą się budowały obiekty sportowe i jest to wyznaczony tor, teren pod przyszły tor wyścigowy razem z ośrodkiem szkoleniowym WORD-u, tą płytą poślizgową i takie plany zostają. Deweloperzy, którzy budują te bloki, zostają uprzedzeni o tym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym w projektach mają być 3 szybowe okna, bo to mogłyby być potencjalne hałasy. Ale z latami, jak to w całej Polsce, lobbyści zdobywają następne tereny i budują już bloki po drugiej stronie, bliżej toru kartingowego. No i teraz chcą to wszystko obudować blokami. W związku z tym trzeba będzie ten tor przenieść. W tym roku, drodzy Państwo, mamy wybory. No i nie tylko jakby trosko Rady Miasta, nie powinno być tylko nazwy ulic i lustra przy skrzyżowaniach i dźwięczące przejścia, tylko również i na część mieszkańców, która ma troszeczkę inne potrzeby niż pozostała część i też ma do tego prawo, jak każda inna część do innego prawa bytowania w tym mieście. Tak? Drodzy Państwo, żeby rozwiać taki czasami słyszalny czy oddźwięk, że ten tor, czy ewentualnie ten projekt powstania nowego toru, to nie jest dla mnie, dla niego, tudzież dla naszych kolegów, czy może tam z jakiegoś klubu innego, tylko to jest dla nas, mieszkańców Suwałk, do których my też należymy. I pewnie ile w tej chwili mamy ludności w mieście? No tak, nie możemy dobić do 70 tysięcy, ale 60 parę tysięcy osób, które mają dzieci, osób, które mają wnuczęta, dzieci, które mają dzieci, tak? I wszyscy prawie mają rowery, wszyscy, a tam będzie można i pościgać się. Można by było. Nauczyć jeździć, przeprowadzić egzamin, tak? Pojechać skuterem, pojechać hulajnogą, tak? W bezpiecznych warunkach. Tak, i dla dzieci, które nie miały z tym wcześniej do czynienia, tak? Czy tak tu, jest. Na ogrodzonym terenie, po asfalcie, zabezpieczonym przed użytkownikami, tak, w większych gabarytach. I tak trzeba przyjąć to, że to jest po prostu nasz, co to jest, Mileczku, nasz? Wartość społeczna. To jest nasz miś. To jest nasza wartość społeczna lokalna, była wartość społeczna lokalna miasta Suwał dla wszystkich. I właśnie tutaj ten właśnie będzie gorący apel, tak? Do wszystkich, którzy zasiadają tam w tych naszych, byli wybrani przez nas mieszkańców Suwał. Proszę Państwa, patrzycie na statystyki wypadkowe.
te statystyki, no co prawda jest coraz więcej pojazdów, one ciągle rosną wbrew pozorom. One są ciągle, te kolizje powstają, a statystyki wypadkowe rosną. A z czego one, prawda, się biorą, te wypadki? No z czego? Właśnie z braku nauki, prawda, zachowań na drodze, hamowania bezpiecznego, prawda, bezpiecznej jazdy, opanowania pojazdu tak, w sytuacjach ekstremalnych. Kiedy tak. Na przykład, co... Jak zahamować, żeby nie przejechać Mirek, pieszego? Ale to, jak ktoś by nas obserwował i taki trochę był przeciwny, to powiedział, hase, wymyślaj, za chwilę będzie jak przy wdrażaniu systemu ISO 2011, że się rozmuchuje pewną sprawę do rozmiarów niebotycznych. Ale przecież ten temat od lat tutaj krąży. Chodzi naszym o to, sukcesem było to, że jest ten jeden tak, monitor, jest, który tutaj mamy i który no, trzeba będzie podobno właśnie tak zamknąć. Ale... W związku z tym trzeba... Jakby. Ale on będzie po następny, to, żeby pana X-a, Y-a, dziecko, czy WZ i jeszcze tam jakieś z alfabetu, rozpędził się rowerem do niebotycznej prędkości tak, i po prostu ze zmęczenia zwolnił. Tak, taka czyli idea. Wyżyje się tam, wyżyje to się to będzie wracał tam, uspokojony. To pójdzie do domu spać już tylko, no i no, będzie wszystkim bezpieczniej. No tak, ale... To mniej więcej po to jest. No, tylko po to. Żeby po to dać niepokornym szansę wyładowania swojej. To tak dumnie brzmi, nie? Bezpieczeństwo ruchu drogowego i tak dalej. Bardzo ale dumnie. My nie chcemy się jakby tym hasłem podpierać, tylko mówimy, niech się tam wszyscy młodzi przyszli, również dzieci, niech się uczą. Niech się uczą zasad bezpiecznej jazdy, niech się uczą zasad ekstremalnej jazdy, niech doświadczą na własnej skórze, co prawda dzieje się z pojazdem, kiedy się za bardzo rozpędzą, a będą musieli jednak zwolnić, zahamować, ominąć przeszkodę, prawda, zareagować, ćwiczyć czas reakcji, ćwiczyć, prawda, zachowanie bezpiecznej jazdy. To jest obiekt do ćwiczeń, do niczego innego, do ćwiczeń, prawda, bezpiecznej ale jazdy, jest jedna nawet rzecz, szybkiej. Taka chyba najważniejsza. Wszyscy mówią, ja sam mówię, że wiecie, tylko tym telefonem przynoszę, tak? Tak. No ale tak naprawdę, to gdzie oni mogą pójść? No. Gdzie oni mogą pójść? No, jak zaczną się ścigać rowerem między blokami, to ich ganiają, bo stwarzają zagrożenie. A tam mogliby sobie pojechać i się pościgać, prawda? Nawet jadąc na jednym kole, prawda? No, ale rowerem, tak, motorowerem. Dlatego też są takie stowarzyszenia jak nasze. Tak. Że jeśli ktoś... wytrzyma i przyjdzie na to spotkanie wyznaczone tak w tym terminarzu naszych spotkań, to będzie miał okazję za darmo to zrobić. Bo my nadal realizujemy ten inkubator kartingowy, tak, prawda, kładowy, bagi, tam jeździmy, mamy nadal ten sprzęt, my nadal działamy. Więc tu gorący apel, to tylko ma za cel taki, żeby stworzyć coś dobrego i żeby, broń Boże, nikomu nie przyszło przypisać komuś łaty jakiekolwiek... Politycznej. Broń Boże, tam tego nie ma. Tylko jedynym sposobem, żeby właśnie coś zrobić wspólnie i porządnie, to działanie społeczne, lokalne. No a myślę, że przynajmniej w takiej miejscowości naszej suwarskiej, no to się uda coś zrobić pożytecznego. W tej akurat kwestii, bo my tam w inne kwestie nie wchodzimy, bo akurat to nie intrygowało to nas, tak? Czyli konkludując, piszemy krótkie pismo do... Poprosimy właśnie o wsparcie. Do Rady. Miasta. Tak, na początek. Ono automatycznie trafi też do tutaj, do wykonawczych, czyli do prezydenta i tak dalej. Ktoś to, żeby był jakiś ślad. Jest taka inicjatywa. Wola, bo inicjatywa. Trzeba zostawić ten ślad formalny. No, tak. Robert, zobowiązałeś się. To taki wierzę, właśnie, to taki jeden z pierwszych kroków, czyli tak, przedstawiliśmy to sytuację, jak ona wygląda, bez żadnych tam zakusów prywatnych i innych tego typu rzeczy. Po prostu co by było trzeba zrobić dalej? No a dalej to po prostu bez współpracy nie pójdzie ani kroku. Dziękujemy w takim razie Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego.